Celem dzisiejszego dnia, oprócz pracy nad poważnymi projektami, jest nagranie tego filmu, który właśnie teraz leci, i zmontowanie go w czasie nieprzekraczającym 2 godzin. Taka dziwna perspektywa. Ważne, aby pierwszy posiłek dnia był pełnowartościowym posiłkiem, dlatego warto jeść haferfloki z jabłkiem. Jest fajnie i jest też niefajnie. Jest fajnie, bo wszystko jest dobrze, ale jest niefajnie, bo nie mogę dzisiaj jechać razem z W i z kolegami do Krakowa na plan filmu Totem od Jakuba Harona. Niestety. Muszę siedzieć i montować inne filmy. O fuck, comiesięczny abonament za pakiet Adobe Creative Cloud nie został zapłacony. 260 zł na miesiąc za oprogramowanie od Adobe. To jest chyba dużo, bo to w skali roku daje dużo pieniędzy. Za te 260 zł jest dużo różnych fajnych aplikacji, między innymi Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, Lightroom, Bridge i wiele innych ciekawych aplikacji. Według pewnej zasady zwanej zasadą pomidora czy coś takiego, warto sobie w pracy przy komputerze robić przerwy dokładnie co 25 minut. Te krótkie przerwy podobno bardzo korzystnie wpływają na efekty pracy przy komputerze. Nie wiem, czy to dobrze, ale ostatnio spodobało mi się nagrywanie swojego życia i układania z tego różnych historyjek. Ciekawe, czy w tym roku będą białe święta. Fajnie by było, bo z tego co pamiętam, nie było białych świąt od jakichś 4 lat. Takie zegarki już są w moim posiadaniu. Niestety, wszystkie 3 się zepsuły. Co jest jeszcze ciekawe z tymi zegarkami, te zegarki oprócz tego, że przydają się montażystom, przydają się także operatorom. Ponieważ taki zegarek można wykorzystać jako obrotowe urządzenie do wykonywania timelapsów. To znaczy, nakręcamy ten zegarek na 1 godzinę, mieszczamy GoPro i w przeciągu 1 godziny taki zegarek wykonuje obrót 360 stopni razem z naszą GoPro na pokładzie i mamy takiego obrotowego timelapsa. Trzeba kupić nowy zegarek. Brico, Tesco, Euro RTV AGD to są sklepy, w których nie idzie kupić takiego czasomierza. Czy w Kauflandzie można kupić zegarek do odmierzania czasu? Udało się dokonać zakupu nowego zegarka do odmierzania czasu, aby przerwy zawsze były w odpowiednim czasie. Nie wystarczyło po prostu ustawić zegarka na komputerze albo na telefonie? Nie, bo to jest problematyczne, ciągłe ustawianie budzików na telefonie. A taki zegarek tylko weźmiesz, nakręci się i już czekasz, aż minie określona ilość czasu. Może rację. Open klapka 2016. To nie działo, fuck. Ten model jest ciekawy o tyle, że jest zasilany baterią. Nie jest nakręcany, więc może nie zepsuje się tak jak jego bracia. Coś około tego.